Czy ty też masz więcej sprzętu niż talentu? Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy też masz więcej sprzętu niż talentu. A dużo talentu nie trzeba do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, do czego Was serdecznie zachęcam i namawiam. A teraz przejdźmy już do tego, jak to bardzo często wygląda. Dlatego, że kiedy obserwuję sobie ludzi, kiedy obserwuję siebie, niestety też również tak, to widzę, że jest takie postanowienie, na przykład będę biegać. Więc od czego trzeba zacząć bieganie? A no oczywiście, że od tego, żeby zobaczyć, jakie teraz są najlepsze buty do biegania, w jakich skarpetkach należy biegać, jakie są trendy, jaką koszulkę należy ubrać do biegania, jakie spodenki tu, żeby w nogach nic nie obcierało, żeby w butach dobrze się biegło, żeby wiadomo, zdrowie, bezpieczeństwo, jak się stopa układa. Nie! Chodzi o to, że jeżeli chcesz biegać, ubierasz jakieś buty, idziesz i biegniesz, po prostu robisz swoje. Kiedy chcemy otworzyć jakiś, na przykład być blogerem, to nie musimy znać od razu, mieć 10 różnych aplikacji do blogowania, do robienia odpowiednich zdjęć. Nie musimy mieć najnowszego Maca i iść do najbardziej fancy, po prostu tutaj jakieś knajpki zamówić, sojowe latte i o, to jest ten moment, w którym rzeczywiście czuję, że teraz przyjdzie wena i mogę napisać pierwszy wpis na bloga, który brzmi: cześć, właśnie postanowiłem być blogerem i śledźcie mnie w ogóle, bo tu, co tu się będzie działo, tak? Zero wartości, zero czegokolwiek, bo postanowiłem być blogerem i muszę mieć więcej sprzętu niż mam talentu. Nie chodzi o ujmowanie talentowi, chodzi mi o to, że bardzo często wy ten talent macie, że my ten talent mamy, my możemy wykorzystać nasze zasoby, a uważamy, że cały czas brakuje nam sprzętu, tak? I kiedy chcemy wystartować na przykład z działaniami na YouTubie, to mówimy: o, trzeba teraz poczytać wszystkie recenzje, wszystkich w ogóle kamer, aparatów, wszystkiego, co jest możliwe, a prawdopodobnie wszystko, czego potrzebujesz, masz już teraz w swoim telefonie, tak, żeby zostać YouTuberem, może nie jakimś nie wiadomo jak spektakularnym od początku, ale żeby ruszyć, żeby zacząć i zobaczyć, czy tobie to w ogóle odpowiada, dlatego, że tak jak jest na przykład taka fajna historia z kamperem i z pewnym małżeństwem, które przez 20 czy 30 lat odkładało i w korporacji pracowali, zasuwali, bo chcieli sobie odłożyć na kampera i powiedzieli, kiedy przejdą na emeryturę i kupią sobie kampera i będą tak pięknie podróżować. I minęło te 30 lat i odłożyli te pieniądze i w dniu emerytury kupili sobie kampera i pojechali i się okazało po tygodniu, że to w ogóle im się nie podoba. To była ich pierwsza wycieczka kamperem, zawsze to widzieli jak na obrazku, jak na Instagramie, o jakie cudowne ten kamper, ekstra. A później się okazało, że to w ogóle gdzieś trzeba jeździć, tych kampingów, coś podpinać, że w ogóle komary gryzą, że to nie jest takie wygodne, że to w ogóle wolne jest, że ta woda to nie taka ciepła, a poza tym kurczę, nie ma śniadania. Tak, i nagle te osoby stwierdziły z tego życia takiego korporacyjnego, że no chyba bym wolał jednak taki, wiecie, dobry hotelik i tak dalej. I czy te osoby mogły na przykład w wieku właśnie gdzieś tam, jak tylko podjęły tą decyzję, trochę sobie spróbować i powiedzieć: dobrze, to może wynajmiemy najpierw ten kamper i pojedziemy na jedne wakacje 7-dniowe i 29 lat wcześniej stwierdziłyby, że kurczę, to jednak nie to i możemy inaczej spędzić w ogóle nasze życie i mieć inny cel i może niekoniecznie na to wszystko tak odkładać. Ja nie mam nic przeciwko odkładaniu, wręcz odwrotnie, jestem fanem, ale żeby po prostu to nie był ten cel i żeby nagle się po tygodniu nie okazało, że 30 lat to w ogóle nie o to nam w życiu chodziło, tak? Więc to jest coś takiego, żeby też sobie testować. I moja żona ma cudowny sposób, moim zdaniem cudowny, staram się w niektórych kwestiach gdzieś czerpać właśnie z tego i mówi tak: zaczynam biegać i kupiłabym sobie takie fajne buty, widziałam fajne buty do biegania, one są nie tylko do biegania, ale one są fajne, ale robię sobie tak, że jeżeli przez 30 dni będę przynajmniej co drugi dzień biegać, to sobie je kupię. I to ma sens, nie? I to jest właśnie ekstra. Czyli mówię tak, mam dzisiaj w czym biegać, ale oczywiście chciałbym trochę jakiegoś sprzętu, chcę się jakoś nagrodzić, jakoś zmotywować, tak? No i wtedy mówimy: dobra, w porządku, w takim razie Sara mówi właśnie, no to w takim razie, jeżeli przez 30 dni, nie wiem, codziennie, czy tam co drugi dzień będę biegać, przynajmniej jakiś tam odcinek, tak, to wtedy je sobie kupię. I to jest ekstra, bo po pierwsze, po tych 30 dniach może były się okazać, że nawet jeżeli biegasz to systematycznie i możesz sobie kupić, to stwierdzisz: hej, w tych butach jest spoko, które mam i jest wszystko okej, już ich nie potrzebuję, albo że podobają mi się teraz już inne, albo że tego w ogóle nie realizujesz, a gdybyś od razu je kupił, to nawet byś pierwszy raz nie poszedł biegać i by tak leżały w szafie do teraz, a tak przynajmniej ten pierwszy raz poszedłeś kupić, bo miałeś tą motywację, żeby ostatecznie móc je sobie kupić, tak? I teraz, co ja widzę w biznesie, to bardzo często jest to samo. Kiedy ktoś zaczyna, to biznes zaczyna od szukania biura, nie? Biznes zaczyna od robienia logo. Mówi: grupa docelowa, klient, przewaga konkurencyjna, hej, biznes, po prostu cash flow, pieniądze, finansowanie, cokolwiek, nie? Jakby logo, jasne, ja rozumiem, że to jest marketing, że to jest brand, że coś, nie? Ale to nie jest pierwsza rzecz, od której należy zacząć robić biznes, nie? Jakby zaraz ktoś robi, wiecie, logo i tak dalej, mi wytłumaczy tu, że tak, jak najbardziej, Marcin, ale to jednak ma znaczenie. Jasne, że ma znaczenie, tak? Ale wiecie, są takie biznesy, czy nawet które nazwę mają taką, że ktoś się gdzieś pomylił, tak? I po prostu jest jakaś sobie nazwa i lecą i świetnie funkcjonują. I to nie jest pierwsza rzecz, czyli znowu nie róbmy całej tej otoczki, która nie ma realnie wpływu na cały biznes. Kiedy dzisiaj popatrzysz na swój biznes, to powinieneś zadać sobie takie pytanie, jakie 3 rzeczy mogę zrobić, żeby mój biznes szybciej się rozwinął, tak? Albo jakie 3 rzeczy mogę zrobić, żeby to w firmie zrobić jakieś oszczędności. I wątpię, szczerze wątpię, że ktokolwiek dzisiaj tutaj powie, tak Marcin, logo, jakby jak ja zrobię logo, nie? Po prostu zobaczysz, nie? To kurczę, jak ten biznes się rozwinie. Nie, pewnie to jest kwestia poprawienia, wiecie, oferty, to jest takiej nie tylko napisanej, ale serio tego, co dajesz, podwyższenie wartości, szersze dotarcie do klienta, ale nie same logo, wiesz, jak będziesz miał same logo, ale braknie Ci budżetu później na wypromowanie całej oferty, brandu, usługi, rozwiązywania problemu, dążenia do realizacji marzeń i tak dalej, tak, no to wszystko nie będzie miało znaczenia. Więc teraz popatrz u siebie, jakie są rzeczy, które Ciebie hamują, tak? Te trochę prowokacyjne, tak? Więcej sprzętu niż talentu jest po to, żebyś sobie zobaczył, jak Ty sam siebie ograniczasz, co Ty sam sobie wkładasz do głowy, tak? I mówisz sobie, o, jeszcze tylko to i tamto i wtedy to już będzie wszystko funkcjonować, tak? Prawdopodobnie jesteś w stanie funkcjonować z tym, co masz, tu, gdzie jesteś. I to jest jedna z takich naszych takich słów, które razem z jednym z moich właśnie wspólników mówimy sobie, szczególnie kiedy jest jakiś trudniejszy moment, robię to, co mogę, teraz, wtedy, kiedy mogę, jakby w czasie, który mogę, z zasobami, które mam, tak? Czyli tu, gdzie jestem, robię to, co mogę. Teraz robię to, co mogę z tym, co mam, tak? No i czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ale teraz robię z tym, co tutaj mogę zrobić i to jest i na czasy dobre, i na czasy złe i po prostu funkcjonujesz. I nie musisz, otwierając nowego biznesu, bo takie rozmowy też przeprowadzałem, że ja sobie fryzjer i od razu chcę, jakby tak bardzo wierzy w ten swój sukces, tak, że on to od razu w ogóle bierze potężny kredyt, otwiera przy głównej ulicy salon z witryną od razu na 10 stanowisk, mimo że nie ma jeszcze ani nawet asystentki nie ma, po prostu nawet klienta pierwszego nie ma, ale od razu na 10 stanowisk, pierdutne szkła, w ogóle lustro, jakieś najnowsze rzeczy, od razu zapas do każdego w ogóle stanowiska, sprzęt, leasingowany, brany, nie, po prostu nie o to chodzi, nawet jak jesteś świetnym fryzjerem, to zacznij po prostu mieć klientów. Jeżeli będzie taka kolejka klientów, że nie będziesz w stanie ich obsłużyć ty, to wtedy otworzysz drugie stoisko, znajdziesz świetnego człowieka, przeszkolisz go i przekierujesz część tej kolejki do tej osoby, a później jeżeli ta kolejka nie będzie mniejsza, to wtedy zrobisz i kolejny. Z czego? Z zysków, które będziesz już miał tutaj z tej pracy i to jest organiczny rozwój, bezpieczny, tak? I dużo lepiej funkcjonować w ten sposób. Są mniejsze szanse na to, że po prostu będziesz ty będziesz przygotowany na ten sukces, tak? Ty możesz wierzyć w siebie, że tak będzie. Ty możesz wiedzieć nawet, że gdzieś jest jakiś lokal do wynajęcia, ale ty teraz bierzesz i robisz i to rozwijasz. I możesz już powiedzieć, hej Marcin, kolejka się zaczyna robić. Czy już mamy szukać tej drugiej osoby? Tak, działaj stary, szukaj tej drugiej osoby, bo przecież możesz na przykład tą osobę na początku wziąć na pół etatu. Czyli w ogóle nie zrezygnujesz z tego, żeby nie mieć w ogóle, że ty nie stracisz ani jednego klienta. Tak, ty od razu będziesz na to przygotowany. Jak tylko będziesz widział, że u ciebie 90% grafiku jest zajęte, to już możesz kogoś szukać i wdrażać na pół etatu, dobijasz do 100%, od razu pierwsza osoba idzie dalej do tej osoby, tak, którą masz. Jesteś w stanie się na to przygotować, nie musi czekać 10 stanowisk, tak, żeby zatrudnić pierwszą osobę na pół etatu. Tak? Więc czy masz więcej sprzętu niż talentu? Ja też o tym specjalnie jakby tłumaczę, o co chodzi, bo będzie taki odcinek, w którym będę mówił o tym, czy jesteś przygotowany na sukces, nie? I za chwilę mi powiesz, Marcin, raz mówisz w ogóle, że mam tutaj robić tak, a potem mi powiesz, że jestem nieprzygotowany na sukces. Nie, słuchaj uważnie i po prostu patrz na to, ty bądź przygotowany na sukces, ale no dla mnie, nie wiem, zakredytowanie się na coś, co nawet jeszcze nie ma tej potrzeby, tak, to nie jest przygotowywanie się na sukces, to jest raczej budowanie sobie porażki, bo jeżeli cokolwiek pójdzie nie po twojej myśli, to leżysz, nie? I to leżysz na długi czas, bez większego doświadczenia, bez możliwości wyjścia z tego. Więc zobacz, co ciebie ogranicza, co masz w głowie, co uważasz, że musisz mieć, żeby gdzieś, nie wiem, pojechać, coś zrobić, w coś wejść, w jakąś współpracę, do kogoś się odezwać, z kimś zacząć współpracować, pozyskać jakiegoś klienta, klienta, czego jeszcze potrzebujesz, tak, żeby zacząć działać, żeby odnosić sukcesy, tak? Czy też potrzebujesz więcej sprzętu niż talentu. Jeżeli tego typu treści są dla Ciebie wartościowe, no to ja zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu, daniu tu łapkę w górę z subskrypcji, już mówiłem. I tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.